Pan Jan Śpiewak donosi, że przegrał proces z córką pana Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości. Mam jej zapłacić 10 tysięcy i 5 tysięcy grzywny za to, że ujawniłem, że jako kurator 118-latka przejęła pół kamienicy. Jestem jedyną osobą, która w związku z aferą reprywatyzacyjną została dwukrotnie skazana. Kończę z polityką. Dziękuję. Nie mogę przedstawić ani uzasadnienia, ani dokumentów i zeznań świadków czy okoliczności przyznanych przez oskarżenie, bo sąd wyłączył jego jawność. No mnie to nie dziwi, że niezawisły sąd wyłączył jawność w takiej sprawie. No jakżeż tu jawności nie wyłączać? Ale myślę, że pan Śpiewak ma za dużo takiego respektu przed tymi wyrokami niezawisłych sądów. Ciekaw jestem, co mu zrobili, jakby ujawnił te wszystkie dokumenty, zwłaszcza uzasadnienie, zwłaszcza zeznania świadków. No, albo konstytucja gwarantuje nam wolność słowa i żadni przebierańcy, którzy się przebierają w głupie średniowieczne łachy, nie mogą stanąć ponad konstytucją i kneblować ust, zwłaszcza w takich sprawach. No, myślę, że pan Śpiewak za przedwcześnie się wycofał z polityki, bo gdyby chwycił byka za rogi, no i ujawnił to wszystko i to rób tam, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, prawda? Był taki film Stanisława Barei, więc to trzeba czasami do literatury sięgać albo do kinematografii. Eliza Michalik. Ach, pani Eliza Michalik, ile wspomnień tu mi się tu nasuwa, jak widzę panią Elizę Michalik. Zdjęcie symbol, nieobecni w czasie minuty ciszy dla uczczenia pamięci zamordowanego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. No, nawet jakby ktoś był umierający, to musi wstać z łoża boleści i stawić się na minutę ciszy. Widać wyraźnie, że tu z liturgią gdańską, liturgią smoleńską nie będzie żartów. To nawet umarli z grobów będą wstawać, żeby zademonstrować właściwą postawę. Pan Wojciech Czuchnowski napisał, zabójca Pawła Adamowicza ostatnie lata spędził w zakładzie karnym. Odkąd rządzi PiS, w placówkach publicznych puszcza się tylko TVP. Jest więc dosyć jasne, jaki przekaz do niego docierał, aż dotarł. No jak to? To już Gazety Wyborczej nie ma w zakładach karnych? No co za niedopatrzenie. Żeby tu jakoś zrównoważyć wpływy tej rządowej propagandy, która tam sączy jad nienawiści przez ekran telewizyjny, to trzeba by poprosić tego starego grandziarza finansowego Jerzego Sorosza, żeby trochę tego węża w kieszeni poskromił i zrzucić takie darmowe egzemplarze do wszystkich zakładów karnych, żeby pod każdą celą by przynajmniej jeden egzemplarz Gazety Wyborczej. No co to, panie Czuchnowski, na co jeszcze czekamy? A tutaj pan Dariusz W. w odpowiedzi dla pana Czuchnowskiego podnosi, szanowny panie, przypominam, że w zakładach karnych w kilku ostatnich wyborach wygrywa Platforma Obywatelska i to z przewagą 90%. No to tylko ilustruje, że rządowa propaganda wcale nie jest tak skuteczna, jak pan Czuchnowski myśli. Pan Czuchnowski w ogóle... Wygląda to na poważnego takiego człowieka, ale widać wyraźnie, że jest bardzo taki dobroduszny, bardzo taki poczciwy, powiedziałbym. Jak na takiego wybitnego tutaj komentatora, to trochę za poczciwy. Izba Gmin odrzuciła porozumienie z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Za porozumieniem głosowało 202 parlamentarzystów, przeciwko było 432. Po głosowaniu Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May. Na razie Theresa May ma 3 dni na przedstawienie proponowanych dalszych kroków w negocjacjach z Unią Europejską. Wymusiła to na niej ostatnia uchwała parlamentu, który skrócił ten czas z 21 dni. Być może jeszcze w tym tygodniu pan Theresa May poleci do Brukseli, aby spróbować uzyskać jakieś ustępstwa od Unii, choć taka strategia już dwukrotnie zakończyła się upokarzającą dla Brytyjki odmową. No,
przyspieszone wybory będą, jeżeli nie uzyska wotum zaufania. Znaczy, jeśli wotum nieufności wobec niej przejdzie, to rzeczywiście nie będzie innego wyjścia, tylko przyspieszone wybory. Ale ja bym wcale tak nie trzymał się kurczowo tego, żeby Wielka Brytania koniecznie wynegocjowała, wróciła do negocjacji z Unią Europejską. No bo jeżeli Unia Europejska nie ustąpi nawet na krok, no to co się stanie? Ponieważ traktat akcesyjny jest traktatem wielostronnym, to będzie musiała Wielka Brytania negocjować warunki swojego wyjścia z Unii Europejskiej z każdym z 26, czy 27, przepraszam, państw członkowskich. No i niektóre te negocjacje mogą być korzystniejsze niż to porozumienie zawarte z Unią. Negocjacje z niektórymi państwami mogą być dla Wielkiej Brytanii korzystniejsze niż to porozumienie zawarte z Unią. Także myślę, żebyśmy się tak nie martwili o Anglików. Oni nie z takimi problemami dawali sobie świetnie radę. Potrafili sobie owinąć dookoła palca wiele różnych krajów europejskich i na koniec ich wystrychnąć na dudka. Więc myślę, że dadzą sobie radę i tym razem. Warto pamiętać, że Wielka Brytania leży na wyspie, królowa Elżbieta jest głową państwa, jak i wielu państw zamorskich, mianowicie Kanady, Australii, więc nie jest tak źle z Wielką Brytanią. Poza tym ma specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, no i ma broń jądrową. Więc wracam do takiego pytania retorycznego. W jaki sposób Unia Europejska potrafi zmusić Wielką Brytanię, żeby zrobiła to, czego nie będzie chciała zrobić? Proszę Państwa, członek Rady Mediów Narodowych Grzegorz Podżorny złożył formalny wniosek o odwołanie prezesa Telewizji Polskiej Jarosława Kurskiego i członka zarządu Macieja Staneckiego. Z naszych informacji wynika, że popiera go Juliusz Braun. No, niech go tam zwalniają, co to. Ja nie jestem wielbicielem rządowej telewizji pod dyrekcją pana Jacka Kurskiego. Myślę, że jego brat Jarosław Kurski byłby jeszcze gorszy od niego. No ale na szczęście on chyba nie kandyduje na prezesa telewizji. Stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej najzupełniej zaspokaja jego ambicje. No i dobrze, bo gdyby dwóch Kurskich było w rządowej telewizji, myślę, że to by się stało nie do wytrzymania. I tak już trudno ją oglądać, a cóż dopiero, gdyby jeszcze dwóch. Więc mam nadzieję, że tam ktoś spoza rodziny zostanie wybrany, jeśli w ogóle dojdzie do tego, bo to tam pan Juliusz Braun i pan Maciej, tam ten Podżorny, no to mogą sobie groźnie kiwać palcem w bucie, ale tak naprawdę to ostatnie słowo ma naczelnik państwa w tej sprawie. No i warto o tym pamiętać, bo pan Jacek Kurski, z tego co wiem, został prezesem telewizji, mimo że złożył dokumenty po terminie. Z moich wiadomości wynika, że złożył dokumenty wymagane po terminie, a jednak został. Więc tutaj widać, kto miał ostatnie słowo w tej sprawie. Nie żadna komisja, to też nie komisja go przyjęła i nie komisja będzie go zwalniała. Proszę Państwa, pan Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych w rządzie zdrady i zaprzeństwa, powiedział, że zabójstwo pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza było mordem politycznym. No, być może, że pan Sienkiewicz od swoich tam przyjaciół z tajniaków wie coś, czego opinia publiczna jeszcze nie wie, ale dotychczasowa argumentacja jest po prostu tak naiwna, że budzi przerażenie, że taki dureń mógł być ministrem spraw wewnętrznych w Polsce. On był co prawda w randze kapitana tylko w tych służbach, ale no, jednak był oficerem, więc to budzi moją zgrozę po prostu, kiedy coś takiego widzę. Tym bardziej, że pan Sienkiewicz trochę dokazywał jako ten, aby łódkę podpalić kazał przed ambasadą rosyjską w Polsce, żeby padło na kogo innego. Więc widać, że te mechanizmy prowokacji to ma we krwi.
No, ale to nie wszyscy muszą być tak dobrze wyszkoleni przez prowokatorów, jak pan Bartłomiej, przynajmniej sprawia takie wrażenie, to mówię, żebym tam nie został pociągnięty przed niezawisły sąd, w razie czego, że to tylko moje wrażenia takie są, ale na podstawie wypowiedzi no można jednak jakieś wnioski wyciągać, zwłaszcza, że ktoś wypowiada się publicznie, jak się wypowiada publicznie, to musi się liczyć z tym, że będzie publicznie oceniany i recenzowany. No więc pan Bartłomiej, skoro już zdecydował się zabrać głos i to w ten sposób, no to jemu wolno, to i mnie wolno.